Przynieś mi czysty ręcznik. Ten. Patrz, przypadł mi się. No, co się stało? No co widzisz? No co? Patrz, ty to przykleił. No na mnie lepiej patrz. Przystojniak, nie? Prawdziwy mężczyzna, patrz. Klota jak u myka, grzywa jak u lwa. Hubert Dworniok, hajer przodowy. Powiem ci, ty zawsze jakieś głupoty umiesz zrobić, ale żeś takiego chłopa się wybrała, wiesz, to ja ci aż zazdroszcza. Całkiem nie w twoim stylu. Za mądre jak na ciebie. Ty się umiesz prawić, są komplementy. Ty się jest zdolny. A jak wyglądam? Jak młodziutki byczek, patrz. Mnie się raczej wydaje, że ty się chyba starzejesz. Ty godasz są do siebie, jak jakiś stary upa. Ja się nie starzeję, ja jeszcze w życiu tak młodo nie wyglądam, kobieto, rozumiesz? Wyglądam z roku na rok coraz młodziej. A co? No. Jarunie! Jarunie, Andzia! Jarunie! Ja się chyba starzeję! Ty! Przestań mi tu kruszyć tymi osami, przecież widzisz, że ciasto robię. I co? Możesz zamiar tak bezczynnie siedzieć cały dzień, ja? A jako różnica? No jako różnica? Jako różnica? Godą ci, Andzia, to koniec. Ja koniec? Jaki koniec? Czyj koniec? Koniec Bercika. Godą ci, niedługo wyniesiecie mnie stąd nogami do przodu. Kondukt pogrzebowy ruszy przez Katowice. Orkiestra górniczo będzie grała. Ty mnie odprowadzisz na cmentarz. Aha, Adzia, pamiętasz to, że ci kiedyś godą? Nie chowaj mnie w Piotrowicach, bo to jest za daleko. Pochowajcie mnie na francuskim. Bo co? Bo ty się zmęczysz w tej trumnie, ja? Och, Andzia, wiesz co? Idzie się ze wszystkiego śmiać, ale z martwego męża to przesada. Ale przecież ty jeszcze żyjesz, nie? O, ale wiele mi tego życia zostało, no. A zresztą może racją. Pochowaj mnie w Piotrowicach. Pewnie. Do martwego męża to się ledwo chce człowiekowi chodzić, a do martwego, łysego męża to komu by się to chciało chodzić? Słuchaj, ty na razie nie umierasz, ty na razie tracisz inne włosy. No właśnie, to jeszcze gorzej. Traca włosy. Po co mi żyć bez mojej bujnej czupryny? Oj, nie rozwijają mi się już na wietrze. Nie załopotają jak żagle. Ty, jak ja cię zaraz gwizdna w ta twoja głupiogowa, w ta twoja glaca, to na ci załopoczę jak dar pomorza, wiesz? Ty psycholu jeden. Jakiś ciebie jest panika, że nie rozumie. No jasne, wrzeszcz na mnie, wrzeszcz! Jak człowiek jedną nogą w grobie, to wszyscy po nim jeżdżą jak po łysej kobyle. O, a propos, a Kaj Zbyszek miał już być o tym czasie. Może się pociąg spóźnił. No, pociąg się spóźnił. Tyś już pewnie ma dość Bercika. No, pewnie se znalazł innego kumpla z wojska. Ty, synek, ja cię proszę, przestań filozofować i póki tak jeszcze troszeczkę żyjesz, ja? To ubierz się i idź na zakupy. A może racja. Tak jest, pójdę. Widzisz, jak tracisz włosy, to ty pomalutku mądrzejesz. Pójdę, ja cię już wolę teraz słuchać, bo jak nie, to się zaczniesz mścić. Świeczek mi na grobie nie będziesz poliła, bo jeszcze co gorszego. A. O, Gerard! Cześć! Przepraszam! Gerard, no co ty? Przepraszam, a ja pana nie znam! Gerard! Jak cię pizda w ucho tak bardziej po śląsku, to ty mnie od razu poznasz! Aha, a Zbyszek, to ty! A. No, cześć! Cześć. Ale wybacz, ale straszę się spieszę, wiesz? Czekaj! A moja stuwa? Stuwa? Jako stuwa? Gerard! A! Stuwa! Stuwa, czekaj. Stuwa? Tak, stuwa. Ta, którą mi miałeś oddać 2 tygodnie temu. A ta stuwa! No to gadaj od razu, że ta stuwa. Ty patrz, jak ten czas leci, te już 2 tygodnie. No nic, miło cię było spotkać, wiesz? Gerard, uważaj, u nas na Pradze, takich jak ty, to się robi na perłowo, wiesz? Na perłowo? A tobie idzie o to, że ja ci mam oddać ta stuwa? Tak. No nie, no ty jasne, stuwa, czekaj, już ci dowiem, już, czekaj, już. Te kurde, patrz, no te nie mam. Normalnie, no, nie no, dałbym ci, ale nie mam, no. A Bercikowi oddałeś? Co, Bercikowi? Co, ja, co? Nie, wiesz, ale Bercik teraz nie ma do tego głowy. Jak to? Co się stało? Nie wiesz. Bercik łysieje.
Co? Akurat teraz? No, akurat teraz. No właśnie, że do niego dzwonił, wiesz? Zbyniu, a czego ty używasz na włosy? Ja? No. Dlaczego? Nie, no... Musisz powiedzieć, bo masz takie czarne, gęste... Nie, bo u mnie też ostatnio strasznie cienko, wiesz? Ale co ty niczego nie używasz? No, co ty, Gerard? No. Ty mnie nie zagaduj. Lepiej mi oddać moją stówę. Dobra. A powiesz, czym się szmarujesz? Gerard, nie denerwuj mnie. Masz mi oddać stówę i koniec. Dobra. Przyniosę cię dzisiaj. Wiesz co, ale świniarze się, wiesz? Bo mógłbyś przynajmniej powiedzieć, wiesz? Ale dlaczego miałbym czymś smarować, no? Ja już tam swoje wiem. Wy w tej waszej Warszawie na pewno już tam coś na to mocie. I no nie chcecie nam dać pokazać. Ha, pole jedne, warszawioki pieruńskie. Tak jest ze wszystkim, wiesz? Mordę jeża. Gerard, ty herbatników ząbek czesany. Nie to, żeś mnie naciął na forsę, której nie chcesz mi oddać, to jeszcze mnie obrażasz, wiesz? Dobra, przyniosę ci dzisiaj. Ty... Cześć, a co Gerard, cześć. Cześć. No to nic, chłopcy, ja usłyszałem. Co to, jak się... Gerard, a moja stuwa! No widziałeś? Niezły miglan z tego twojego Gerarda. No, a tyś z nim też o czym żeście za kuszachty tu jakieś mieli, co? No daj spokój. No, daj spokój. Godą, że z nim jakbyście byli starymi kumplami z wojska. Bercik, no co ty, no. No pewnie, ja wiem już. Jak już umrze, jak już mnie zakopiecie, nie? Do dziury mnie wciepniecie, pewnie będziesz do niego przyjeżdżał, co? Bercik, chodź do domu, co? Nie mogę. Idę na zakupy. No to pitej. No. Andzia, a co to się u was porobiło z tymi włosami? Z jakimi włosami? A bo Gerard mi coś mówił, że Bercik podobno... Ach, tak to jest z wami, z facetami. Jak włosy wylatują, to razem z rozumem. Bercik też nie ma innego tematu. I no włosy, jeszcze raz włosy. No i Gerard mi to cały czas mówił, żeby mu wszystkie włosy wyleciały temu miglansowi, co jest mi winien stówę. A po coś mu pożyczał pieniądze? Czy dobrze wiesz, jaki to jest oszust? O, Andzia... Ja staram się ufać ludziom. I to jest mój błąd. A jeszcze mnie wypytywał o jakąś miksturę na włosy. Nawet gdybym wiedział, to bym mu o tyle powiedział. Albo byś mu powiedział coś takiego, że mu reszta kłaków z głowy wyleciała, nie? Tak jest. Podałbym mu coś, po czym... Właśnie, po czym... Andzia, a ty nie masz telefonu do Gerarda? Czasami, co? No. Zbyszek, a co ty kombinujesz? Nic. Myślę, żeby oddać Gerardowi to, co mu się należy. I słusznie, to jest bardzo dobry pomysł. Trzeba mu się zrewanżować. I no wiesz co? I oby do tej akcji nie włączała Bercika. A dlaczego? Bo wiesz, on ci wszystko zepsuje. Ty przecież wiesz, jaki on jest. No tak. Kaś, ty był tak długo na tych zakupach w supermarkecie? A żebyś wiedziała, potrzebował jak dłuższego szpaceru. Tyś poszedł piechty do supermarketu? Nie, jechał jak autobusem. No, godzim ci, Andzia, no. Moje włosy to klęska. Jezus, ty juzać na ten temat. No godzim ci, żebyś wiedziała, co mi się w autobusie stało. Nie, nic nie wiem. No, byś widziała, jakieś dziecko mi ustąpiło miejsca. Może było dobrze wychowane. Na pewno leźmy ciężko siatka, nie? A ty wiesz, co to było za miejsce? Nie. Do inwalidy. Wiesz co? Ja mam dla ciebie propozycja. Może być na takie męskie tematy się pogodą ze Zbyszkiem, byście poszli razem na piwo. Co? On chyba bardziej woli Gerarda. Już chyba do reszty zgupił, wiesz? Zbyszek woli Gerarda od ciebie. No, żebyś widziała, jak oni ze sobą godali. Pewnie, po co mu taki łysy przyjaciel? Stary, biedny, łysy przyjaciel. Biedny, łysy przyjaciel. Jak ty naprawdę myślisz, że Zbyszek woli Gerarda od ciebie, to wiesz, co mi się wydawało? Że razem z tymi twoimi włosami ci mózg wylatuje. Przestań świrować i idź do niego, chłopie. Przecież to jest twój przyjaciel. No idź. No. No. Halo? Gerard? Cześć, Gerard. Zbyszek mówi. Gerard.
Pytałeś mnie o tą miksturę na włosy, tak? No. Słuchaj, to wpadniesz tutaj do mnie, do Bercika, tylko jak Bercika nie będzie w domu. No podam ci te składniki na włosy. Oj, co ci obchodzi Bercik? Bercik niech sobie będzie łysy. Ty się martw o swoje włosy. Tak. Aha. I pamiętaj, żebyś przyniósł tą moją stówę. No, to umawiamy się w ten sposób, że jak Bercik wyjdzie z domu, to ja do ciebie dzwonię. Dobra? No, to na razie. Cześć. A to zdrajca. Nie jest tak źle. A tu? No tu trochę. Ale masz jeszcze trochę włosów. No ale coraz mniej. Przepraszam bardzo. Nie leżą tu kać moje pierścionki, a są. Wychodzisz, Andzia? Idę do Madzi na ploty. A ty, Bercik? Ja nie idę do Madzi na ploty. Inwalidy nie chodzą tak dużo jak normalni ludzie. Inwalidy czekają na śmierć. Oj, daj spokój, chłopie. No, przeszedłbyś się może. Pospacerował na świeżym powietrzu, odetchnął. A co tobie tak na tym zależy, co? O, co mi zależy? No, no, mógłbyś się gdzieś przejść. No, taka ładna pogoda. No, leje. O, widzisz, tak ładnie leje. Taki śląski deszczyk ma bardzo dobry wpływ na acele. O, w porządku. Dobrze, pójdę. Jak chcesz, dopiłeś swego. Idę. Zadowolony? Co zadowolony? No co ty? A, mnie tam wszystko jedno, ale pochodź sobie, pochodź. A pewnie, właśnie Zbyszek wychodza. No dobrze, dobrze. I długo mnie nie będzie. No dobrze, Bercik, dobrze, dobrze. No to cześć. Gerard, Bercik właśnie wyszedł z domu. No, nikogo nie ma. Wpadaj do mnie, tylko szybko. Czekam, cześć. Cześć, Zbyniu. Cześć. Po prostu stuwa. A, Gerard. W takim razie załatwimy to szybko, chodź. No, siadaj sobie, siadaj. No więc słuchaj, chłopie. Recepta na mocne i czarne jak smoła włosy jest prosta. Teraz wyciągnij kawałek kartki, ołówek i pisz. Już, już. Co mu pisać? No co? Skład tajnej warszawskiej mieszanki na włosy. Widzisz, to ja jednak dobrze wiedział, że wy już w tej Warszawie coś tam kombinujecie, że już coś mocie. I no nie chcecie się pochwalić, a w telewizji widać, jak wszyscy w Warszawie są włochate i Kwasiewski, i Krzaklewski, i Olechowski. Gerard, daj spokój, no w każdej chwili może wrócić Bercik. Dobra, dobra. No, to jak? Najpierw litr wody. Liter wody. Tak, potem... Pół litra terpentyny. Terpentyny? Terpentyny. Chcesz mieć włosy czy nie? Dobra, dobra, no. Pół litra terpentyny. Tak. Potem litr benzyny. Ale bezołowiowej. Litr bezołowiowej? A wiele oktanów? Co? No, 95 czy 98. A chcesz, żeby ci rosły szybciej czy wolniej? Szybciej. No to wiadomo, że 98. Wtedy włosy dostałem przyspieszenia, no. Szwungu. Tak. Ja. Liter benzyny 98. Dalej. Tak. No i na koniec odrobinę kwasu siarkowego. I to trzeba dobrze wymieszać. Co? I to się mam dać na głowę? Kwas siarkowy! No przecież mówię, odrobinę tego kwasu. Wystarczy dwie, no może trzy krople. I tak powiedziałem, dobrze wymieszać. No to się tak patrzy. Widzisz, ten kwas siarkowy jest potrzebny po to, żeby wzmóc reakcję. O, tak jak w akumulatorze, rozumiesz? Żeby się ta energia skumulowała. I wtedy te włosy będą ci rosły, człowieku, aż się będzie kurzyło. Dobra, dobra, dobra. I...
I co mam z tym zrobić teraz? No i to jak powiedziałem, dobrze wymieszaj i tam zamoczyć w tym ręcznik, owinąć sobie dobrze głowę i tak potrzymać, no ja wiem, godzinę. I to pomoże? Człowieku, sam siebie nie poznasz w lustrze. Zbyniu, dziękuję ci. Leca! Nie ma za co. Zaraz to wyda stosowo, wiesz? Poczekaj, idę sobą. Wreszcie muszę iść na bazar, nie? Chodź. No. Kiepsko, coś ty, kandelkiem, oj, kiepsko. A co ty? A z czym? No z ty. A nic, głowa się umył. Leci, a co ty taki? Przejmujesz się tą łysiną? Co to za różnica, czy chłop łysy, czy nie łysy? Ja się wcale nie przejmuję. Ty się jeszcze zdziwisz, jak obejrzysz moje włosy, wiesz? Bercik, to ty się zdziwisz, jak zobaczysz Gerarda. Jeszcze się chwolisz, tak? Elegancko to tak? Pięknie to się tak chwolić? A czym ja się mam chwalić? A tym, żeś zrobił w konia kumpla z wojska. Tak elegancko, po warszawsku, inteligentnie. Zaraz. To co, Gerard ma być moim kumplem z wojska? A jaki zaś Gerard? A skąd ty wiesz, jak go zrobiłem? Andzia się pewnie wygadała, tak? Jego żeś zrobił? Mnie żeś zrobił, a przynajmniej chciałeś. Ale żeś się nie spodziewał. Coś ty myślał, że Bercik taki głupi, na jakiego wyglądu, tak? Co ty myślisz, że ja nie mam oczu albo uszu? Ale o co ci chodzi? O co mi chodzi? Nie mógł żeś znieść, co? Że ja jest przystojniejszy od ciebie. To, że mi zaczynają włosy wypadać, to do ciebie jest jak dar od Pana Boga. Ale jeszcze się zdziwisz. Jeszcze się pieruńsko zdziwisz, wiesz? Czekaj. Beci, co ty kręcisz? A może kręca, może nie kręca. Jak do ciebie Gerard jest ważniejszy od Bercika, proszę bardzo, możesz sobie u niego mieszkać. Wolno druga. Beci, a co ty wygadujesz? Co ja wygaduję? To co, ty się w ogóle zastanowił nad tym? Co ty robisz? Zastanowiłeś się? To co, Gerardowi tak, a Bercikowi nie? Bercik, żebyś ty wiedział, co ja zrobiłem Gerardowi. Już ja dobrze wiem, coś ty Gerardowi zrobił, a czego żeś mnie nie chciał zrobić. Dobra, siadaj. No to iść ci powiem, bo widzę, że coś wiesz, ale nie za bardzo. No więc słuchaj, ten Gerard, on mnie już od dawna wnerwiał, wiesz? No, mnie też. No, a jeszcze ta stuwa? No więc tak go zbajrowałem, że ja niby znam środek na porost włosów, że on uwierzył, rozumiesz? No i dałem mu taki środek, że po tym środku, jak mu zostanie na głowie chociaż jeden włos, to ja jestem ksiądz, rozumiesz? Bercik, ty wiesz, co ja mu kazałem wcierać w ten jego głupi łeb? Benzynę bezołowiową, rozumiesz? A on mnie pyta, ile oktanów? No to ja mówię 98, bo to wtedy szybciej rośnie. I on w to uwierzył. No to ja mu potem terpentynę i kwas siarkowy. Kwas siarkowy, chłopie, rozumiesz? To kretyn. Ja się mogę z tobą założyć, że on tu za chwilę przyjdzie z małą reklamacją, ale mu wtedy powiem, że chyba źle wymieszał proporcje, nie? Bercik, no co ty? Jerunie, Zbyszek, lustro! No. Jakie lustro? Bercik. Bercik, nie wrabiaj mnie w takie rzeczy. To wszystko jest twoja wina. A po co podsłuchiwałeś? No po co? Zawsze wiedział, że jest zdrajca. Co? Ja bym cię zdradził. Ja, tyle lat się znamy, twój kumpel z czołgu. Weź, przestań tam. No, niby kumplom z czołgu się ufo, ale ty się warszawiok, a warszawiokom się nie ufo. Co? Spójrz na mnie. No, niby w porządku, no może się myla. Andzia ma rację, ja jest kompletnym idiotą, no. Ale po co było robić takie tajemnice, po co, no? No bo wiesz, no, nie chciałem, żebyś znowu coś zepsuł. Masz za swoje, nie ma to tamto. Co? Ty nic, no, jak się pomyśla, że ten Apol Pieroński, Gerard też jest teraz łysy.
To mi jakoś lepiej. Gerard. Co? Wiecie, poczekaj. A jak to Gerard, to... To co? No, człowiek, który stracił włosy, to wiesz, to może stracić też panowanie nad sobą. Gerard, to ty? A skąd wiesz? Jest Zbyszek! Gerard, a co, coś nie tak? No, trochę nie tak. No to widzisz, to nie moja wina. Musiałeś chyba źle pomieszać proporcje. Wiem, ale nikt się nie mógł dostać kwasu siarkowego, to rzekł do octowego. Octowego? No to człowieku, to błąd, błąd. Otwórz się, no. A nie jesteś zły? No, nie, znaczy no, może trochę. To by miało wzmocnić włosy, ja? Zbyszek, otwórz, ja już nie umiem wytrzymać. Jak chcesz, to ty się schowaj, ale ja to muszę widzieć na własne oczy. Otwieraj. Ja za tobą. Tu, otwieraj, nie bój się. No co? To mi miało wzmocnić włosy, no ja, bo ja chcę mieć mocniejsze, ja? No i co? Ale to już jest przesada. O cholera. I oto mu pecha. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli Hanysy się z korolami.